Hej kochani, bardzo się cieszę, że podobał Wam się mój wczorajszy tutorial, czyli look romantyczny, gdzie pokazałam Wam, jak uzyskać efekt sztucznych rzęs uniesionych u nasady uwodzicielskich za pomocą maskary Maybelline The Falsies Push Up Drama. Dziś pokażę Wam coś, co jest bardziej w moich klimatach, czyli w klimatach rockowych. Pokażę Wam rockowy look na randkę, gdzie główne skrzypce będą grały znowu oczy jeszcze ciemniejsze, oczy jeszcze mocniej podkreślone, jeszcze bardziej wyraźne, zaznaczone, oczywiście za pomocą Push Up Drama i ciemniejszego makijażu powiek. Zaczynamy oczywiście od podkładu Superstay 24 godziny. Wybrałam taki podkład, bo nie chcę na randce żadnych wpadek, chcę, żeby makijaż był bardzo trwały. Po nałożeniu podkładu niedoskonałości tuszuję sobie korektorem Affiniton w kolorze 02. Do konturowania buzi używam Master Contour, czyli takiego sticku, gdzie macie dwie części, ciemniejszą i jaśniejszą. Chcę bardziej zaznaczyć sobie kości policzkowe. Całość utrwalam pudrem Superstay 24 w kolorze Sand. Wybrałam dziś róż w odcieniu 70 Rose Madison. To jest taki brudny, zimny róż, który będzie idealnie pasował do mojego dzisiejszego makijażu oczu. Tak wygląda makijaż twarzy. I teraz przechodzę do brwi. Jak wiecie, dla mnie są bardzo ważne, dlatego wybrałam Brow Satin w kolorze Blond i to będę utrwalać Brow Drama Medium Brown. Dziś stawiam na Smoky Eyes, dlatego będę wybierać ciemniejsze kolory z palety The Nudes. Te wszystkie ciemne, matowe brązy oraz odcień czarny. Użyję też kredki Master Smoky, żeby podkreślić linię rzęs. Makijaż smoky mamy gotowy, ale efekt jest niepełny bez mocno wytuszowanych rzęs. Pokażę Wam, jak pięknie będzie wyglądać makijaż oczu z tym tuszem, bo ten tusz idealnie uzupełni właśnie ciemne oko, makijaż w stylu smoky. Pamiętajcie, żeby dobrze wyczesywać tusz, ale możecie nakładać naprawdę dużą ilość. Tutaj nie musicie uważać, bo ważne jest to, żeby oczy przyciągały wzrok, żeby właśnie one skupiały największą uwagę. Zobaczcie, kilka pociągnięć i mamy już efekt wow. Porównajcie jedno oko do drugiego. Zobaczcie, jak duże są to rzęsy, jak pięknie uniesione i całe od początku po końce podkreślone. No niesamowite. Po prostu wow. Jestem zakochana w tym tuszu. Zobaczcie, jaki to jest niesamowity efekt. Oczy są na pierwszym miejscu. Nie chcę, żeby usta przyćmiły mi oczy, dlatego wybrałam coś jaśniejszego. Vivid Matte Liquid w kolorze 50 Nude Thrill. Także tutaj dobieramy sobie nudziakową pomadkę do tak mocnych oczu. I tak wygląda dzisiejszy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jestem zakochana w tym makijażu, bo znów na pierwszym miejscu są nasze oczy i pięknie podkreślone rzęsy. Wygląda to niesamowicie uwodzicielsko i seksownie. W takim makijażu wybrałabym się na randkę, na przykład na koncert. Nie każdy lubi takie klimaty, ale ja uwielbiam koncert, czy jakiś klub, nie musi to być muzyka rockowa, oczywiście taka, jaką lubicie. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby się lepiej poznać, szczególnie kiedy lubicie ten sam rodzaj muzyki. Do takiego makijażu świetnie będzie pasować kurtka skórzana, ramoneska, czyli typowe takie rockowe klimaty. Wybrałam też sukienkę z odsłoniętymi ramionami, też w takim ciemnym, grafitowym kolorze, a do tego buty na lekkim podwyższeniu. Uważam, że taki strój dnia będzie świetnie pasował do tego makijażu i jeżeli chcecie zobaczyć cały mój outfit, odsyłam Was na stronę Maybelline. Przypominam Wam też o konkursie. Dodawajcie swoje zdjęcia, dodawajcie swoje zgłoszenia. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was tym lookiem i że dodacie też stylizację rockową, jeżeli to są też Wasze klimaty i możecie wygrać fantastyczne nagrody, zestawy kosmetyków od Maybelline. Jestem ciekawa, czy już miałyście okazję testować ten tusz, także dawajcie mi znać w komentarzach. No i zapraszam Was już jutro na kolejny makijaż, na ostatni makijaż finałowy. Także mam nadzieję, że będziecie zgadywać w komentarzach i może ktoś z Was trafi na poprawną odpowiedź. Pamiętajcie o kciukach w górę, wszystkie linki macie na dole, no i widzimy się już jutro w kolejnym makijażu. Pa, pa!